Ośrodek zdrowia znajduje się w budynku dawnego szpitala. Koszty utrzymania tak dużego obiektu przekraczają przychody uzyskiwane ze świadczeń oraz kontraktów placówki. Roczna strata wynikająca z działalności przychodni to kwota od 200 do 400 tysięcy złotych. Rozwiązaniem ma być połączenie z niepublicznym Izermedem. Jest szansa na to, że w sumie będą się bilansowały. Można przy takim połączeniu oszczędzić na wielu pozycjach kosztów. Mieszkańcom się nie zmieni nic pod względem miejsca działalności SPZOZ-u czy POZ-u naszego. Dalej będą tutaj chodzili i nieprawdą jest, jakoby mieli chodzić do Śląskiej Poręby Dolnej, że tam czy dojeżdżać tam. Obecnie trwają ustalenia dotyczące szczegółów połączenia placówek. Prowadzimy rozmowy z Izermedem od kilku miesięcy. Podjęliśmy uchwałę o restrukturyzacji. Dotychczasowe świadczenia medyczne będą dalej kontynuowane i to na niepogorszonym poziomie z pełną dostępnością do dotychczasowych przychodni. 20 listopada ma zostać podpisane stosowne porozumienie, co będzie stanowiło pierwszy etap działań. Na drugą część przyjdzie czas w kwietniu, wtedy w życie wejdzie 30-letnia dzierżawa obiektu.